Witam wszystkich. Dzisiaj chciałem Wam pokazać tym razem hiszpański kemping, który nazywa się Playa Bara, a znajduje się w miejscowości Roda de Bera, oddalonej od Barcelony o około 70 km. Zanim zaproszę Was do obejrzenia filmu, dodam tylko, że jadąc z miejscowości Messange we Francji, czyli z poprzedniego kempingu w stronę Barcelony, warto nadłożyć 50 km i zwiedzić Lourdes. Opuszczając Lourdes i kierując się przez Pireneje w kierunku Hiszpanii, podziwiać można naprawdę przepiękne widoki, co również polecam i warto sobie tak rozłożyć trasę, żeby chociaż na trochę tam przystanąć i popodziwiać albo porobić sobie pamiątkowe zdjęcia. Teraz zapraszam Was na film, a po nim krótkie podsumowanie tegoż kempingu. Powiem Wam o tym, co może Was zaskoczyć na plus i na minus. Także zapraszam. Tutaj mamy wjazd na kemping, który jest zaaranżowany właśnie w takim pięknym stylu. Po lewej recepcja i wjazd. Zaraz przejdziemy się główną alejką. Prawie widać parcele, dość ciasno ułożone i dość wąskie, niestety, podobnie jak po lewej stronie. Tak samo ułożone są domki, co jest jedną z wad nielicznych tego kempingu. Część śmietników jest zabudowana. Tu widać parcele pierwsze. Tak jak wspominałem, są one niestety małe. I w większości przypadków nie mieszczą się na nich nawet auta. Tutaj jest prawie troszkę większa z dostępem do wody.
Zobaczcie, jeszcze dalej. Za to zieleń, drzewa, palmy, pierwsza klasa. Podobnie jak toalety, łazienki. Tu jest największy blok. Tutaj sprytnie zamaskowany zrzut toalet chemicznych. W środku wygląda to tak. Można powiedzieć, że jest super. Tu są umywalki zamykane, a tu otwarte. Podobnie tu. Umowę prysznicę. Już wyglądają tak. Tutaj toalety. I oczywiście parking dla rowerów. Tu mamy także spa. A tu mamy sklep. Dosyć duży i dobrze zaopatrzony. Sklep z akcesoriami plażowymi. Dalej pamiątki. My właśnie idziemy na zakupy. Tutaj wejście do sklepu, a tu jego okolice. Tam w tej chwili za kratami jest bar na wynos, lekarz. Tutaj możliwość wypłacenia pieniędzy z bankomatu. Fryzjer i prawdopodobnie poczta albo skrzynka pocztowa. Tu jest wyjście z kempingu w stronę plaży. Tak, to jest to. Tuż obok plaży znajduje się bardzo ładny kościółek, a za nim ścieżka biegnąca wzdłuż morza, którą można zrobić sobie bardzo przyjemny wieczorny spacer. W takich okolicznościach przyrody można pograć
minigolfa. To amfiteatr, w którym odbywają się właśnie wieczorne przedstawienia. Jest na co popatrzeć, bo są robione naprawdę, można powiedzieć, jak na kemping, to z rozmachem. Ludzi siedzi tu sporo. Można sobie spędzić miło czas, a obok jest bar, w którym można sobie kupić jakieś napoje, przekąski. Woliera z ptaszkami. A to wszystko tuż obok widzianego wcześniej minigolfa. Obok amfiteatru są też boisko do koszykówki i korty do tenisa ziemnego. Są boiska do gry w piłkę. Jest i plac zabaw dla dzieci. Chcesz rozkręcę cię. Można także pograć w ping-ponga. Są wydzielone takie balkony do opalania. Poniżej brodzik dla maluszków. A tutaj taki basen 80-centymetrowy z 4 zjeżdżalniami dla małych dzieci. Tam oczywiście reszta basenów. Skoro zobaczyliście już film, możecie sami ocenić, jak wygląda kemping. Jest naprawdę przepiękny. Głównie chodzi tutaj o roślinność. Oczywiście czystość jest na najwyższym poziomie.
ale to, jak jest zaaranżowany, jak wygląda, no to po prostu robi wrażenie i jest nieco odmienny od pozostałych kempingów, które do tej pory zwiedziliśmy. Jednak jest parę minusów. Pierwszym minusem tego kempingu, z którym spotkaliśmy się właściwie po raz pierwszy, była słonawa woda w kranach i pod prysznicami. Zostaliśmy o tym oczywiście poinformowani w recepcji. Jednak woda dostępna w sklepie, słodka woda w butelkach i w bańkach 5 czy 6 litrowych jest bardzo tania, więc tutaj nie było problemu, żeby do spożycia kupić sobie taką bańkę wody i na 4 dni poszło nam jej około 6 czy 7 litrów w sumie, czyli jedna duża bańka, chyba jedna woda 1,5 litrowa. Ale muszę wam to powiedzieć, bo no, ktoś może się zdziwić, bo myśmy się zdziwili, ale było to do przejścia, nie było to nic strasznego. Drugim dość istotnym minusem, moim zdaniem nawet większym niż ta słonawa woda, jest wielkość parceli, a właściwie ich niewielkość, bo parcele usytuowane wzdłuż głównej alejki są na tyle małe, że osoby przyjeżdżające z przyczepą swoim samochodem muszą go parkować gdzieś poza parcelą, bo po prostu się nie mieści po rozłożeniu przyczepy i na przykład mebli kempingowych, nie ma miejsca na samochód. Jest kilka parceli większych, albo na przykład gdzieś tam powiedzmy jest uliczka na tyle szeroka, a samochód na tyle mały, że można go powiedzmy postawić na styk wzdłuż parceli, nie tarasując wjazdu, natomiast to są pojedyncze przypadki. Czasem osoby niektóre sobie stawiały samochód obok na wolnej tymczasowo parceli, natomiast jeżeli będzie szczyt sezonu, podejrzewam, że wszystkie te samochody wylądują na parkingu zewnętrznym, czyli parkingu należącym do kempingu, natomiast nie będzie można go zaparkować blisko swojej przyczepy czy dużego namiotu na przykład. Kolejną wadą, jeżeli chodzi o domki, czyli te mobil domki, jest również ich rozlokowanie. Są ułożone dosyć ciasno. Nam trafiło się tak, że akurat przed naszym domkiem był tylko namiot firmy Eurocamp i to był namiot taki gospodarczy, także nikt tam nie mieszkał, tylko osoby, które były pilotami w tejże firmie, miały tam jakieś zapasowe pościele, grille, czasami podjeżdżali, żeby sobie to zabrać, uzupełnić w jakimś mobil domku czy namiocie. Nam to akurat nie przeszkadzało, a mieliśmy taki komfort, że przed nami nikt nie mieszkał. Natomiast pozostałe domki były, podobnie jak te parcele, dosyć ciasne, ciasno ustawione. No i to trzeba również zaliczyć na minus, bo no nie ma tej powiedzmy tej strefy komfortu, że tak powiem. Jeżeli chodzi o plażę, to jak widzieliście na zdjęciach czy na filmie, jest ona dosyć wąska, to znaczy sam pas piasku jest wąski, z tym, że dosyć długi, więc pod koniec czerwca nie było problemu z miejscem. Natomiast znowu w szczycie sezonu może być z tym niewielki problem. Wzdłuż plaży są rozlokowane liczne bary, restauracje, także wieczorem można sobie tam przysiąść na kolację czy wypić drinka, słuchając szumu morza, ale również niestety przejeżdżających pociągów. I tutaj dużo osób krytykowało ten kemping ze względu na ten pociąg, natomiast my, będąc tam kilka razy, czyli na plaży, i słyszeliśmy, widzieliśmy ten przejeżdżający pociąg, przy szumiących falach naprawdę nie robił dużego wrażenia negatywnego, bo przejeżdżając dosyć cicho nie zwracał na siebie za bardzo uwagi. Być może w nocy parcele, które są położone blisko morza, będą narażone na te dźwięki. Natomiast myśmy byli powiedzmy bliżej recepcji i w ogóle nie słyszeliśmy tego pociągu. Także zależnie od tego, gdzie mamy rozbity nasz obóz, to możemy lub nie będziemy słyszeć tego pociągu. To tyle, jeżeli idzie o wady.
O zaletach mówiłem, jeżeli chodzi o wygląd tego kempingu, to jest po prostu kapitalny. Jeżeli chodzi o baseny, to również są przepięknie zaaranżowane. Obok są dwie restauracje, właściwie restauracja i bar. Bar jest położony przy samym basenie, także kąpiąc się można sobie zamówić piwko, drinka czy jakiś napój. Natomiast jeżeli chcemy sobie coś zjeść, idziemy dwa pięterka w górę i możemy sobie przysiąść w restauracji z ładnym widokiem na baseny i przepiękną zieleń wokół nich. Okolica basenów również jest bardzo zadbana, czyściutka. Nikt tam nie śmieci, przynajmniej nie było tego widać, a ratownicy pilnują regulaminu, czyli na przykład nie wolno w niektórych miejscach używać pływadełek czy tam różnego rodzaju zabawek dmuchanych, piłek. Zakazy te mogą wydać się dziwne, bo to bądź co bądź wakacyjny ośrodek. Natomiast przy tak małej powierzchni basenów dosyć zrozumiałe, bo gdyby wszyscy naraz zaczęli bawić się zabawkami, rzucać piłkami, no to mogłoby być dosyć nieprzyjemnie. Więc z dwojga złego lepiej tak, jak chcą tego właściciele kempingu, czyli w basenach, gdzie są zjeżdżalnie, blisko siebie, nie rzucamy piłkami, nie bawimy się różnymi zabawkami, pływadełkami i tym podobne. Kolejną zaletą tego kempingu jest również niewielka odległość od Barcelony, jest to około 70 km. Z tego, co obejrzałem sobie na mapach Google, można tam dotrzeć również pociągiem, a stacja znajduje się stosunkowo niedaleko. Myśmy jednak stwierdzili, że pojedziemy samochodem i tak właśnie zwiedziliśmy sobie Barcelonę, która moim zdaniem jest dużo ładniejsza od Paryża, mniej, powiedzmy, że zasikana, bo Paryż niestety utkwił nam w pamięci dość nieprzyjemnymi zapachami, chociaż oczywiście zabytki, wieża Eiffla są naprawdę czymś wspaniałym i wartym zobaczenia. Natomiast jako miasto Barcelona robi dużo, dużo lepsze wrażenie. Przynajmniej jak na jednodniową wycieczkę. Kolejną atrakcją i zaletą są oczywiście wieczorne pokazy. Nie mogłem niestety pokazać wam więcej, bo były tam przedstawiane przeboje, że tak powiem, Disneya, więc YouTube i tak nie przepuściłby tego fragmentu z piosenkami. Natomiast mogę wam potwierdzić i zapewnić, że na pewno nie będą się tam nudzić rodziny z dziećmi. Plac zabaw również jest dobrze utrzymany, ma wiele różnych atrakcji, czyli takich huśtawek, zamek do wspinania, tyrolka, boiska, stoły do ping-ponga, także jest co robić. Bardzo dobre wrażenie zrobiło na nas również pole do minigolfa, które zostało dosyć fajnie, ciekawie zaprojektowane. Oczywiście chodzi tutaj nie tylko o same tory, ale również zieleń dookoła. Jest również woliera z różnego rodzaju ptaszkami, które małe dzieci na pewno będą zainteresowaniem podziwiać. Sklep kempingowy jest dobrze zaopatrzony, nie jest wygórowany cenowo, czyli dużo tańszy niż we Francji, trochę drożej niż w Polsce, ale nie na tyle, żeby na przykład wlec wszystko z Polski, jeżeli jedziecie tylko do Hiszpanii, bo no, nie będzie się to tak kalkulować, jak na przykład w przypadku Francji, która jest dużo, dużo droższa, przynajmniej w tych sklepach kempingowych. Tutaj tego nie odczuwaliśmy. Tak jak wspominałem, woda, którą musicie kupić, czyli woda słodka do spożycia, również jest bardzo tania, także z tym nie było akurat problemów. Kemping Playa Bara to kemping nietuzinkowy na pewno. Jeżeli chodzi o wygląd, aranżację, to jest to naprawdę coś wyjątkowego. Można go zaliczyć do topowych ośrodków w Europie, przynajmniej w tych, w których ja byłem, a zazwyczaj wybierałem te 4 lub 5-gwiazdkowe, więc tutaj mogę porównać i szczerze polecić. Oczywiście są pewne minusy, o których wspomniałem. To, czy wy je zaakceptujecie, no to musicie zdecydować sami.
Jeżeli pomogłem, to możecie dać kciuk w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejny kemping na Lazurowym Wybrzeżu tym razem, to możecie kliknąć w dzwonek, żeby nie ominąć sobie tego filmu, na który serdecznie zapraszam.